Garer Hodes, kucharz i gwiazdor programu MasterChef, zmarł we wtorek 26 listopada w Dubaju. Miał 59 lat. Jamie Oliver, jego kolega po fachu, zasugerował w poście na Twitterze, że śmierć Hodesa nastąpiła w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Tweet jednak zniknął. Nadal nieznana jest przyczyna śmierci Garego Khodesa. W oficjalnym oświadczeniu do mediów rodzina napisała, jedynie, że w ostatnich godzinach przygarem czuwała ukochana żona jennie. Nie wyjaśniono jednak. Co tak naprawdę się wydarzyło? Reklama nieco światła na sprawę rzuca twarz innego kulinarnego, gwiazdora Jamiego Olivera, który napisał w mediach społecznościowych, że doszło do tragicznego upadku. Wpis, jednak zniknął. O co chodzi. Wśród pracowników hotelu w Dubaju, w którym znaleziony został archodes, spekuluje się, że gwiazdor poślizgnął się pod prysznicem i uderzył w głowę. Gdy został przetransportowany do szpitala, jeszcze żył. Produkcja Masterchefa odmówiła komentarza. Z oświadczenia możemy się dowiedzieć jedynie, że zgon nastąpił w wyniku nagłej choroby, która dopadła archodesa w przerwie między zdjęciami do Masterchefa. Z kolei policja w Dubaju informuje, że słynny szef kuchni zmarł z przyczyn naturalnych. Moje myśli są teraz przy żonie, dzieciach, rodzinie. Z całego serca im współczuję, napisał Jamie Oliver. Był fantastycznym szefem kuchni i niezwykłym ambasadorem brytyjskiego stylu gotowania. To on był dla mnie inspiracją, gdy stawiałam pierwsze kroki w branży. Zrewolucjonizował brytyjską kuchnię. Spoczywaj w pokoju. Hef. Garerchodes Chodes zdobył popularność, występując w takich programach jak Master Hef, Hell's Kitchen. Był właścicielem czterech restauracji, w tym dwóch w Dubaju, gdzie mieszkał z żoną. Napisał ponad dwadzieścia książek kucharskich. Zobacz więcej materiałów.